No może mało osób się spodziewało, my na szczęście wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie to zrobić. Może po pierwszym meczu nie pokazaliśmy tego, że jesteśmy faworytami tej grupy, niestety ulegliśmy Zastalowi, ale w dwóch kolejnych meczach podnieśliśmy się i udało nam się awansować dalej. Dla mnie to nie ma większego znaczenia, ile będzie ludzi na trybunach, bo tak naprawdę w ferworze gry, walki i tak dalej, to tego w ogóle nie słychać, to się tylko wydaje, że jak się jedzie na obcą halę, to tych ludzi faktycznie słychać, nawet jak cała hala krzyczy, to w grze to naprawdę ledwo słychać, więc tak naprawdę ilość znajomych twarzy na trybunach to dla mnie, no będzie to miła niespodzianka, jeśli faktycznie spotkam wielu znajomych, ale nie wiem, no nie liczę na to zbyt mocno, ale i nie uważam tego za korzyść, czy też no, negatywny aspekt. Ja myślę, że to będzie dla nas bardzo dużą motywacją, to, że gramy u siebie, gramy w Lublinie, gramy właśnie takiej bardzo wysokiej rangi turniej, jakim jest Able. Myślę, że to przyciągnie to zainteresowanie paru ludzi. No i myślę, że będzie się podobał ten turniej. No wiadomo, gramy u siebie, bronimy swojego terenu. Myślę, że będzie to dodatkowa właśnie motywacja do ciężkiej pracy na meczach i że nawet jeśli będziemy przegrywać, to nas doda nam skrzydeł i nam pociągnie, żebyśmy ten mecz wyrwali. Gramy z dwoma najsłabszymi i z trzema najmocniejszymi, więc wydaje mi się, że dwa zwycięstwa mamy w kieszeni, a o to trzecie będziemy musieli się naprawdę mocno pobić i to wydaje mi się, że największe szanse mamy z Rygą, z tych trzech mocnych ekip, bo nie ma tam konkretnego lidera i uważam, że to jest słabość tego zespołu na takich rozgrywkach jak Able. Według mnie z tymi dwoma ostatnimi drużynami to też nie możemy być pewni zwycięstwa, bo musimy zagrać po prostu na swoich możliwościach i wtedy jest wiadomo, że wygramy te mecze. Natomiast co do tych trzech najmocniejszych ekip, no to tak, wiadomo, to są najmocniejsze trzy. Z tego co widziałem, to Mińsk jeszcze meczu żadnego nie przegrał. Ale myślę, że no, jeśli trafimy z formą, każdy będzie miał akurat dzisiaj swój dzień. Ja się wstrzelę, Janek się wstrzeli, drużyna doda coś od siebie, to myślę, że naprawdę jesteśmy w stanie wygrać z każdym. Czy mi się wydaje, że tak, że chłopaki wiedzą, że my jesteśmy naprawdę liderami tego zespołu, że to my stanowimy w dużej mierze o jego sile i uważam, że wiedzą, jak się do tego dostosować, co jest naprawdę bardzo ważne, żeby ta chemia w zespole była w dobrej kondycji. No i myślę, że każdy w drużynie jest pogodzony i zadowolony ze swojej roli, jaką pełni. Też się cieszę, że drużyna akceptuje to, że ja z Jankiem jednak jesteśmy liderami na boisku, tak jak i poza nim. Potrafimy też zmotywować naszych kolegów z drużyny, żeby grali jak najlepsze mecze. Wiadomo, że to zależy ode mnie i od Janka, czy dzisiaj akurat mamy dobry dzień i że wyjdzie nam dobry mecz. Wiadomo, że jak nie mi, to Jankowi. Jak dwóm, to już w ogóle super. No i myślę, że odpowiedzialność na pewno bierzemy za siebie największą, no bo jeśli nam nie wyjdą mecze i drużyna przegra, no to mamy wyrzuty sumienia trochę, że no niestety dzisiaj nam nie szło. To no niestety nasza wina, tak? No bo to nie ukrywajmy, od nas się najwięcej wymaga na boisku. Bo, że jeśli wchodzisz na kosz w drugiej lidze i starnuje cię gość, który waży 10-20 kg więcej od ciebie, to poczujesz to starcie i wiesz, że był faul. A jeśli wchodzisz w U18 z takim samym ciągiem na kosz, jak nauczyłeś się w drugiej lidze, no to wiadomo, że każdą akcję kończysz 2+1, tak? I to jest na pewno bardzo duże doświadczenie. Jest to też nauczenie takiego cwaniactwa boiskowego, bo grasz z ludźmi, co mają po 35 lat, są starzy, ograni już nawet i oni cię uczą trochę takiego cwaniactwa, gdzie tutaj podebrać piłkę czasem, gdzie można coś tam uszukać w obronie, więc na pewno to według mnie bardzo się przydaje, takie granie w drugiej lidze. Ci zawodnicy są bardzo ograni i to są takie starzy wyjadacze boiskowi, prawda? I żeby ograć takiego starego dziadka, to on jest już na tyle doświadczony, że on się nie da ograć jakimś tam, prawda, przewagą wieku, szybkości, skoczności, tylko trzeba się wspiąć na takie wyżyny boiskowego sprytu, IQ, żeby go jakoś w jakiś sposób ograć i to naprawdę przynosi satysfakcję. Punkty w drugiej lidze, myślę, że no to było fajne przeżycie, naprawdę, jak się rzuca po 10-paręnaście punktów z dużo starszymi od siebie ludźmi, to naprawdę motywujące i satysfakcjonujące przeżycie.